Water Festival Janikowo 2012, relacja z drugiego dnia zawodów. Przed nami ponownie emocjonujące widowisko motorowodne. Kolejna tura biegów mistrzowskich. Na pomoście zawodnicy formuły F125 czekają na sygnał startowy. Ruszyli do biegu. Od początku prowadzenie obejmuje, ku radości polskich kibiców, Henryk Synoracki. Po raz trzeci nasz wielokrotny medalista zajmuje pierwsze miejsce w formule F125. Jest zatem niekwestionowanym zwycięzcą w swojej kategorii. Wystartowali piloci formuły F350. Prowadzenie obejmuje faworytka Betty Flavolini Tunde, reprezentująca Austrię. Jako pierwsza mija linię mety, zapewniając sobie zwycięstwo w klasie F350. Czas na finałowy bieg o Puchar Mistrza Świata na Water Festival Janikowo 2012 w najszybszej i najbardziej widowiskowej formule F500. Od początku prowadzenie obejmuje zdecydowany faworyt Attila Hawasz. Ale z każdym okrążeniem walka staje się coraz bardziej zaciekła. Trzymamy kciuki za naszego mistrza Tadeusza Karańca. O drugie miejsce walczą Tadeusz Harenza i Attila Hawasz. Po niezwykle emocjonującym pojedynku, jako pierwszy linię mety przekracza Marian Jung, tuż za nim nasz zawodnik Tadeusz Harenza i jako trzeci Attila Hawasz, który zapewnia sobie tym wynikiem zwycięstwo w formule F500. Niestety, nie wszystkim zawodnikom udało ukończyć się ten finałowy bieg. Kilku zostało scholowanych przez służby ratownicze. Rozpoczyna się finałowy bieg pierwszej eliminacji Mistrzostw Polski w klasie T400 GT30. Na pomoście startowym 7 zawodników, w tym 2 przedstawicielki płci pięknej. I właśnie jedna z nich, Maria Lech, obejmuje prowadzenie. To jest różnica, nie? No bo ona musi dostać ślizgu, nie? Niestety, na kolejnej boi popełnia błąd, co skutkuje ostatnią lokatą w tym biegu. Po zaciętej i emocjonującej rywalizacji jako pierwszy do mety dociera Marcin Mucha, aktualny mistrz świata w klasie T550, wygrywając pierwsze eliminacje do Mistrzostw Polski. Festiwal wodny Janikowo 2012 dobiega końca. Odbyły się wszystkie biegi. Komisja obraduje i przed nami jedynie ceremonia wręczenia nagród. Na
końcu relacji zamieszczamy szczegółowe wyniki wszystkich zawodników w poszczególnych klasach. Będzie procent, tyle brakuje do drugiego. Na tamto jeszcze jest czas. Czas to ja już miałem. Na tamto to jeszcze lat temu to tam nie było. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, ostatni akord pięknej motorowodnej imprezy w Janikowie 2012, czyli ceremonia podsumowania zawodów. Oj, sporo się działo przez te dwa dni. Zaklinaliśmy pogodę. Tym razem Janikowo okazało się gościnne. Wszystkie zaplanowane wyścigi odbyły się. Publiczność dopisała wspaniały doping społeczny. I miejsce trzecie zajął reprezentant ślizgu Szczecin Jacek Kołpaczyński. Jacek, zapraszamy na podium. Te drugie, Marcin Szymczyk, Baszta Żnin. Aktualny mistrz świata w klasie T550, skromnie tutaj podąża na podium, Marcin Mucha. Mam wielką przyjemność zaprosić do ceremonii wręczenia pucharów i złożenia gratulacji sekretarza generalnego Polskiego Związku Motorowodnego, pana Pawła Szabelewskiego, oraz wiceprezesa Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarsko-Wodnego do spraw sportowych, pana Józefa Przybyła. Bardzo prosimy. Proszę także na podium, nie na podium, na scenę naszego gościa honorowego zawodów, jakim jest pan Joachim Dicofre. Co jest za pierwsze miejsce? Tu teraz wyjaśnię. Ten puchar, który w tej chwili otrzymał, dla najlepszego polskiego zawodnika w klasie nieobjętej właśnie formułami. I ten puchar trafia do kogo? Do Marcina Muchy. Proszę uprzejmie. Zwycięzcy klasy T400. W tej klasie odbędą się Mistrzostwa Europy w Skulsku w drugiej połowie sierpnia. Dziękujemy i oklaski. Okej. Okay. I przystępujemy do oficjalnej dekoracji formuł. Zaczynamy od klasy F350. W tej klasie startowało 7 zawodników z 5 państw. Frank Fenik, Austria, trzecie miejsce. Miejsce drugie. Zawodnik, który nam się tu tak podobał na jeziorze pakowskim, Michał Kosut, Słowacja. To plec. I first place. Uwaga, dziewczyna na podium za chwilę zamelduje się, niezwykle sympatyczna, wielokrotnie startowała w Polsce, Betty Filavolini Tunde. Gdzie jesteś, Betty? Zwycięża pierwszą eliminację mistrzostw Europy w klasie F350. Mam wielki zaszczyt prosić pana burmistrza Janikowa, pana Andrzeja Brzezińskiego i sędziego głównego zawodu, pana Jerzego Wojewodę, o wręczenie w tej klasie pucharów. Bardzo prosimy. Betty Filavolini Tunde, Austria, klub RSC Regał. Pierwsze miejsce, drugie miejsce. Michał Kosut, który gdyby jeszcze były ze 2-3 wyścigi, to by pojechał. No ale niestety tylko 4. I miejsce trzecie, Frank Fenik, Austria. Klasa F125. Miło mi przypomnieć, że w tej klasie startowało 13 zawodników z Niemiec, Polski, Słowacji, Białorusi, Rosji, Włoch i Estonii. I miejsce trzecie w tej klasie zdobył reprezentant Włochy, Massimo Rossi. Massimo Rossi. Miejsce drugie, także reprezentant Włoch, Alex Cilioli. Drugie miejsce, Alex Cilioli. Zawodnik, który nas tutaj wszystkich niesłychanie i mile zaskoczył. Jeździł wspaniale, a tym zawodnikiem jest reprezentant Polski. Zdobywca już 23 medali, Henryk Synoracki, Polska. Poznański klub morski, Dygielony kraju. Aplauz, aplauz. Witamy serdecznie
pana Henryka, a ja mam wielki zaszczyt poprosić o wręczenie w imieniu pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, fundatora pucharów, pana Piotra Całbeckiego, tych wspaniałych pucharów, przewodniczącego komitetu organizacyjnego zawodu, pana Zdzisława Kasprzaka i wiceprezydenta Unii Europejskiej Motorowodnej, pana Jerzego Czeszko. Bardzo proszę. I dekoracja. No, Henryk Staracki, że prawie by się zmieścił do tego pucharu. Jakby go wcisnąć. Proszę państwa, to są mistrzowie klasy 125 cm. Dziękuję bardzo. Klaski specjalny. Podobno złoto, czyste złoto. Dziękujemy serdecznie. Drodzy państwo, mieliśmy wielką przyjemność gościć w Janikowie także mistrzów Formuły 500. Oficjalne wyniki. Miejsce trzecie. Tadeusz Harenza. Team Harenza Żnin. Tadeusz Harenza wraca na podium. Niedawno miał urodziny, ale tutaj nie mogę podarować sobie tego określenia. Najlepszy motorowodniak wśród rolników, najlepszy rolnik wśród motorowodniak. Brawo! To Tadeusz Harenza. Na co dzień mieszka w Radziczu. Wina Sadki. I miejsce drugie. Reprezentant Słowacji, który tak samo, gdyby było więcej wyścigów, byłby lepszy. On już jest blisko, on wie. Marian Jung. I miejsce pierwsze. Na pewno będzie w niebieskiej koszulce, w czerwonej czapeczce Attila Hawasz, reprezentant Austrii. Ten zawodnik ma w swojej kolekcji 51 medali mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Mam wielką przyjemność poprosić pana komisarza UEM-u, pana Erwina Langa oraz prezesa Polskiego Związku Motorowodnego, pana Andrzeja Marcinkowskiego, fundatora pucharu, o wręczenie pucharów. No tutaj to symboliczne będzie wręczenie i oczywiście medali. Trójka zawodników, która najlepiej zaprezentowała się w Janikowie na pierwszej eliminacji mistrzostw świata. W tej klasie, w której zawodnicy osiągają prędkości no, ponad 190 na godzinę. Dziękujemy i serdeczne oklaski. Będzie trzeba napełnić te puchary, no nie wiem, z szampanem z 50 litrów czy starczy, nie wiemy. Okej, okay, i specjalne fanfary, mistrzowie pierwszej eliminacji mistrzostw świata, Formuła 500. Myślę, że zawody należy podsumować w ten sposób, że dopisała pogoda przede wszystkim, to raz, udało zebrać się środki finansowe, to dwa, atmosfera wspaniała, to trzy. Cieszy fakt również dwóch polskich zawodników na podium. Myślę, że nic lepszego nie należy oczekiwać, prawda? Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Otrzymaliśmy te zawody bardzo późno. Po 5 latach wróciliśmy do organizacji zawodów motorowodnych i powiemy uczciwie. Jesteśmy w tym dobrzy, otrzymaliśmy świetne gratulacje. Ludzie, którzy przyjechali z całej Europy, dwóch komisarzy UEM-u, gratulowali nam zasłużonego sukcesu. Zawody przebiegały bezpiecznie, ale miały wspaniałą oprawę i były perfekcyjnie przygotowane przez organizatorów. Zresztą wyrazy podziękować z ust prezydenta UEM-u, Jurka Czeszko, prezesa Polskiego Związku Motorowodnego, pozostałych notabli poważnych w sporcie motorowodnym wyraziło szczere podziękowania. Myślę, że to jest najlepsza ocena dla nas